No tak! Nie możemy jej ruszyć, więc rozwalmy ją na mniejsze kawałki! Hej, motor! Potrzebujemy cię! Motor już w drodze! Odsuńcie się wszyscy! Motor robi bum! Nie przestawaj, motor! Motor robi bum! I większe bum! I jeszcze większe! Motor, czekaj! Nie zauważyła, że rozwalanie skały sprawia, że inne mogą spaść! Jeszcze jedno bum! Czekaj! Wycofajcie się wszyscy! O nie! Pomocy! Już jestem! Rubble, śpieszę na pomoc! Wow, niewiele brakowało. Dzięki za ratunek, Rubble. Nie ma sprawy, Sierro. Najważniejsze na budowie? Bezpieczeństwo! Hej, pieski! Myślicie, że jest sposób, żebym dotarła na koncert? O, pewnie, że tak! Musimy tylko znaleźć budujące rozwiązanie! Tak! Sierra musi zaśpiewać! Światła, co blasknie się komuś! Tunelu! Tunelu! To przełom? Charger! Właśnie wymyśliłeś budujące rozwiązanie! Świetnie! Wymyśliłem! Aru! Zaraz! Co wymyśliłem? Nie przejedziemy ponad skałami, ani nie ominiemy tych skał. Ale możemy się przez nie przebić! Mix! Mądry z ciebie piesek! Przebijemy się przez skały i wykopiemy tunel! Użyjmy naszych pojazdów! O, rozumiem! Przebijemy się przez nie i zrobimy tunel! I to jest wspaniały pomysł! Poproszę ciocię Dźwig o więcej materiałów! O, o! I poproś ją jeszcze, by przywiozła metalowe płyty, które zrobiliśmy. Bo wiem dokładnie, jak ich użyć, by tunel był bezpieczny. Lampy już nadjeżdżają! Dzięki, ciociu Dźwig! Mówcie, gdzie je rozstawić i już działam! Ostatnia lampa! Włączaj, Rubble! Włączamy oświetlenie pasa za 3, 2, 1! Kamilo, masz pozwolenie na lądowanie! Tym razem naprawdę! Zrozumiałam, Rubble! Widzę pas startowy! Pięknie, Kamilo! Rubble i ekipo! Jestem pod wrażeniem! To była ekspresowa budowa pasa i bardzo dobre oświetlenie! Gotowa na niespodziankę, motor? Teraz wszystkie pieski i wszystkie wozy do pomocy! Ale się cieszę, jest! Raz, dwa, trzy... Ciągnąć! Jeszcze trochę... Prawie, prawie... Wszystkiego najlepszego, motor! Myślisz, że to psiastyczne? No to uważaj! Wciśnij ten przycisk! Ale super! Kocham dużą kaczuszkę! Och, i mamy dla ciebie jeszcze jedną niespodziankę, motor! Niespodzianka, motor!
większą scenę na talent show. Do roboty! Motor nie wie, co ma robić. Och, nie szkodzi, moja malutka motor. Trzymaj się dzisiaj mnie, a wymyślimy, co możesz pokazać w tym show. Okej, motor, znajdźmy coś, z czym wystąpisz w talent show. Hej, rytmicznie zamerdałaś. Może zagrasz na bębnach? Motor bębni! Upsi! Motor znów nie wie, co robić. Jest szczeniaczkiem, a na imię ma... Motor! Jejciu! Szachermacherze, włóż okulary ochronne i kask. I schowaj się, bo zaraz... Motor robi bomb! I więcej bomb! I więcej bomb! O, nareszcie! Znaczy, dziękuję, motor. Bardzo proszę. Przepraszam za fałszywy alarm i zabranie materiałów i niemądrą budowlę. Wow! Dziś się napracowałem. Jestem produktywny. Tak czy siak. Zapomnijcie o talent show, panie Magżółwiu. Chodź. Moja magia musi zaczekać. Jak nie, jak tak. Motor! Hej, motor. Chyba już wiem, co możesz pokazać w talent show. Coś, co kochasz. Rozwalanie! Ty będziesz rozwalać, a ja zarapuję o tym, jak kochasz robić boom. Motor kocha ten pomysł. Hej, mamy mało czasu. Użyjmy tych materiałów i zróbmy większą scenę. Wiesz, motor, zostawimy większe kawałki, żebyś mogła potem zrobić boom. No dobra, ekipo. Już budować czas. Hej, Zatoko! DJ Rabul leci do was z nowymi rymami! Zrobi zaraz hałas tak, bo zna go tłum! Motor jedzie i już zrobi zaraz tu bum! Motor robi bum! Umie rozbić, rzucić, walnąć i przewrócić! Zniszczyć, strzaskać, już można klaskać! Motor robi bum! Choć słodka jest, wie, gdy walnąć czas! Nim skończę, rap zrobi bum! Jeszcze raz! Motor robi bum, bum, bum! Chyba wszyscy się zgodzą. Zwyciężczynią w naszym nowym talent show jest... Motor! Tak, motor! I mam dla ciebie owocowy puchar. Dziękuję! Motor kocha robić bum. A my kochamy ciebie. Ponieważ czysty plac budowy to bezpieczny plac budowy. A jak przejdziemy inspekcję, dostaniemy złotą gwiazdę. Wheeler, jesteśmy gotowi. Ta złota gwiazda jest już na... O! Motor robi bum! I bum! I bum! O-o! Zapomniałem, że super fajna, super słodka motor uwielbia wszystko rozwalać. I robić super wielki bałagan. Ale jak mamy powstrzymać... Bum! 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 Super zapał. Musimy tylko czymś zająć naszą małą motor. Wiem, kto się może pobawić z motor, kiedy będziemy sprzątać plac szczekania. Właśnie się wprowadziła do zatoki i uwielbia zabawy. Trenerka Karina! Droga zablokowana. Te gałęzie musiały chyba spaść po waszym przejeździe. Boję się, że nie zdążę na czas. Mamciu, przebij się! Zrób bum! Bardzo bym chciała motor, ale nie mam burzącej kuli jak ty, skarbie. Burzącej kuli? Ciociu Dźwig, chyba mam burzliwy pomysł. Wiem, jak możemy zrobić ten beton. Dzięki za pomoc. Wszystko nam się uda. Juhuhu! Powodzenia! Widzimy się na placu szczekania. Rabel, przecież Mix nie zrobi betonu bez żwiru, a my nie mamy czasu, żeby wrócić do zgniatarki. Komu potrzebna zgniatarka, gdy się ma... naszą motor!
Motor robi bum? Gdzie? Pamiętasz głazy, które widzieliśmy po drodze? O, już rozumiem. Rabu, powiesz to ze mną? Może będzie fajnie, jeśli zrobimy własny żwir! Motor robi bum! I więcej bum! I więcej bum! Motor robi żwir! Ciasteczna robota, motor! Miks, zacznij miksować! Podrzucę ci mnóstwo żwiru! Okej! Dodałam cement, piach, wodę i nasz żwir. A teraz... mogę już zacząć mieszać! O nie! Woda się zbliża! Powtarzam, woda się zbliża! Dobrze, że mamy szybko schnący beton. Gotów? Cel? Beton! Kiedy skończę, będziemy mogli zdjąć ramę! Doskonale, Rabl i ekipo! Wasza Tama uratowała zatokę! Ale myślałem, że to nasza rodzinka zajmie się budową tego mostu. Rabu, budowa z tobą dużego mostu byłaby wielką frajdą! Motor smutna... Rozumiem, motor, ale nie martw się! Zbudujemy mnóstwo innych rzeczy! A najważniejsze, że wszyscy mogą dojechać do Zatoki Budowniczych nowym mostem! Bardzo niedobrze! Powtarzam, niedobrze! Jak mamy zawieźć teleskop na szczyt góry, zanim pojawi się twoja gwiazda? Ach, nie ma sprawy. Po prostu tym razem nie zrobię tego zdjęcia. Dzięki za starania. River, powinnoś coś wiedzieć o naszej ekipie. Nie poddajemy się, bo zawsze jest jakieś budujące rozwiązanie. Trzeba jakoś wjechać po zamarzniętym strumieniu. Ale jest zbyt śliski. Cóż, lód nie jest zbyt gruby. Młot pneumatyczny! Jeśli go rozbić na kawałki, to nie będzie taki śliski. Ale do skucia takiego lodu znam właściwego pieska. Motor! O, motor! Będziesz tak miła i przyjedziesz, żeby pokruszyć lód, ponieważ... Co się stało? Może motor cię nie słyszała, a musi zrobić... Bum! I więcej bum! I więcej bum! Och, i totalnie muszę tu strzelić fotkę. Bum! Dzięki, motor! Motor robi dużo bum-bum! A teraz my musimy szybko wjechać na tę górę! Lepiej się pośpieszmy, jeśli mamy zobaczyć tę gwiazdę! Ale najpierw musimy rozwalić starą! Juhu! Motor gotowa! Motor robi... wiewiórka! Wiewiórka! Jej ganiać. Może... Nie. Musimy budować. Wiewiórki kochają żołędzie, a pieski wiewiórki. I to bardzo. Nie mogę jej ganiać. Muszę pracować. Ale mnie kusi. Wiewiórka, 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 wracaj! Wiewiórka! Wiewiórka! Uważaj na... materiały. Upsi. Motor, nic ci nie jest? Nie, nie, nie. O-o, motor zrobiła bałagan. Motor posprząta. Pierwszy stopień zepsuty. Nie tylko pierwszy. Wszystkie są połamane. Spójrz. Pani Burwilk prosiła, by je naprawić. Na razie są bardzo niebezpieczne. Powtarzam, niebezpieczne!
Masz rację, Wheeler. Na szczęście zawsze jest budujące rozwiązanie. Dalej, ekipo, musimy zbudować schody, ale zanim zrobimy nowe, co zrobimy z tymi zniszczonymi? Kwa, kwa! Motor gumowa kaczka robi bum, bum, bum! Bo ze mnie jest czysty piesek. I stopień po stopniu. Gotów? Cel? Beton! Prawie gotowe! Wystarczy naprawić płot i powiesić znak! O, świetnie! O, dlaczego klamka dziwnie wygląda? A, klamka się złamała! Nie mogę otworzyć drzwi! O! Spokojnie, przypadkiem znamy kogoś, kto ma mnóstwo klamek. Berek, ganiam, ganiam, ganiam. Dziadku! W drzwiach Gabriela zepsuła się klamka i potrzebujemy nowej. Ty pewnie wiesz, gdzie możemy jakąś znaleźć, prawda? No, ja mam tu mnóstwo klamek, któraś będzie pasować. Sera! Teraz! Sera! Teraz! Sera! Teraz! Sera! Skrzynka dziadka na ratunek! Nie! Nie! Tak jest! Biorę się do pracy! Dalej, rodzinko! Bierzemy się do pracy! Piesków dzielny ród to nasz fajny ród! Robota tu jest! Merda! Piesków ród fajny jest, to wie każdy pies. Młotek, wkręt, spray, tak dzień po dniu. Gdy coś zrobić chcesz, to wezwij na stół. Piesków ród fajny jest, to wie każdy pies. To wie każdy pies. Nowy chodnik już gotów i gałęzie sprzątnięte. A drzwi naprawione. Na trzy! Czas! Motor surfuje! Jupi! Wow, motor! To niebezpieczne, ale wiem, jak to zmienić. Bo będzie fajnie, jeśli... weźmiemy tę deskę i zmajstrujemy deskorolkę, używając do tego tych odpadów. Piastyczny pomysł, Mix! Budować czas! To jest robota dla Pilarki. A teraz miksowa przemiana na stylowo. Wow! Spray z farbą. Ciocia drzwi! Wciąż daję radę, chociaż dawno już nie jeździłam. Motor też jeździ! Wspaniale, motor! Ogon w górę dla równowagi! Motor robi bum! Motor kocha się bawić! A? Dalej, motor! Ekran szczeka! Pędzimy! Spokojnie, Kamilo. Zawsze jest budujące rozwiązanie. A skoro pas jest za krótki, to musimy zbudować... o wiele dłuższy! Tak! Fantastycznie! Wrócę tutaj pod koniec dnia z wielkim prezentem dla motor. Motor nie chce czekać! I my też nie chcemy. Musimy zbudować pas startowy, zanim Kamila wróci. Jadę na plac szczekania po materiały. Dzięki, Wheeler! No dobra, rodzinko! Zanim zbudujemy dłuższy pas startowy, musimy usunąć ten krótszy. Czy jest jakiś urodzinowy szczeniaczek, który chciałby coś rozwalić? Tak! Motor robi bum, bum, bum!
Kaczuszko, ty też zrobisz bum! Motor robi bum! Motor robi bum! Jeszcze większy bum! I jeszcze większe! Motor zrobiła bum, a teraz... Wheeler weźmie się do dzieła! Czystość i lśnienie to marzenie! Radę dam, bo łyżkę ogromną mam! Charger szarżuje! Dla ciebie, Wheeler! Dzięki, Charger! Czysty ze mnie piesek! Hej, pieski! Jestem w drodze powrotnej! Okej, motor! Rozwalamy! Ruff! Ruff Kowalski! Motor robi bum! Jeszcze, jeszcze! Jeszcze, jeszcze! Proszę bardzo! I można łatwo posprzątać i poukładać. Motor robi bum! O! Motor znów rozwala! Tak! Woohoo! Mogę jeszcze? Motor! Motor! Woohoo! Jeszcze! Tak! Woohoo! Jeszcze, jeszcze, jeszcze! O! Uff! Mam tutaj niezły trening. Jeszcze, jeszcze, jeszcze! Jeszcze, jeszcze, jeszcze! Nie! Tylko nie magnesy i sprężyny! Bum! Cały plac szczekania jest wreszcie gotowy na inspektorkę Ines. Upsi! Motor bardzo przeprasza. To był wypadek, pieski. Motor myślała, że te skrzynie były do zabawy. Motor już nigdy nie będzie rozwalać. Nie martw się, motor. Dobrze wiem, jak lubisz rozwalać. Szkoda tylko, że robi się wtedy bałagan. O, motor. Spokojnie. Zawsze jest jakieś budujące rozwiązanie. Zabawa! Motor, kąpiel zaraz stanie się jeszcze lepsza! Bo bańkowa! Wow! Motor kocha bańki! Motor kocha kąpiel! Dziękuję! Tak, motor kocha kąpiel! Rodzinko gotowi? Już pora zamerdać! To wannę zrobił dziś? Zabronimy! Jest piastyczna! Jak wszystkie psy! Okej, motor. Wiewiórki już nie ma. Możesz działać! Motor robi bum! Dobrze, że ta wiewiórka sobie poszła, bo wstrząsy spowodowane przez motor strąciły z drzewa wszystkie żołędzie. Wiewiórka wróciła! Wiewiórka! Nie, naprawdę chcę się z nią pobawić, ale musimy budować! Motor, stój! Wiewiórko! Upsi! O nie! Motor, dobrze! Ale niewiele brakowało. Za to wiele... upadło. A gdzie wiewiórka? Nie wiem, ale tak długo, jak są tu żołędzie, na pewno wróci. O, tak jest! I wpadłem na pomysł! Odkurzacz! Dobry pomysł, Wheeler. Bez żołędzi nie wróci i nie będzie wypadków. Wybacz, Rubble. Wiewiórki są takie zabawne. Wiem, wiem, motor. Też lubię się z nimi ganiać. Nawet bardzo lubię. Ale musimy skończyć pracę. A to oznacza... koniec zabaw z wiewiórką! Nie musimy się już przejmować tą wiewiórką, bo wszystkie żołędzie, których szukała, mam tutaj. Ups! Nazbierało się ich trochę za dużo. No dobra, bierzmy się do pracy. Sprzątanie. Pora zrobić fundament pod pokój. Gotów, cel, beton.
Złap to, podnieś, przenieś wszystkie ściany na miejsce. Motor pracuje, nie goni wiewiórki. Bardzo dobrze, motor. I gotowe! Narzędzia są super! Wow! Dużo łatwiej buduje się bez... Wiewiórka! A! Wiewiórka! 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 Hej! Czekaj na mnie! Wiewiórko, wracaj! Nie, wytrzymam! Nie, nie mogę jej ganiać! Może troszkę? Nie? Muszę ją dogonić! Motor robi bum! Złap to, podnieś, przenieś! Dobra, załaduj mnie! Dobra, Wheeler, rób co potrafisz. Zabierz wszystko na wysypisko. Wysprząta się jak we śnie. Świetnie, rodzinko. Zbudujemy most szybko i bezpiecznie. Zbudujmy coś! Potrzebna też będzie droga dla ludzi i piesków, którą zejdą do tuneli. Zróbmy zjeżdżalnię! Świetny pomysł, motor, ale może zróbmy też windę, która będzie zjeżdżać w dół. Motor robi bum! 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 Dół jest już dość głęboki. Czas na tunel! Musimy tam najpierw zjechać. Jedzie zjeżdżalnia! Przetestujmy zjeżdżalnię. No to jazda! Juhu! Motor uwielbia zjeżdżać! Super pomysł, motor i Mix. Zjeżdżalnia świetnie się tutaj nadaje. Przygotujemy wam nową drogę powrotną. Omar, Juniper, Lily, Lukas, chodźcie za nami! Motor nie wie, jak pomóc. Motor na pewno nie będzie kapitanem. O nie! Schachermacher utknął w tej rzece. Co mamy robić? Motor wie, jak pomóc! Motor ma budujące rozwiązanie! Niby ma pomóc! Motor znów robi bum! Sprytnie, motor! Zbudowałaś most! Teraz ze mną! Łapcie! Motor was uratuje! Dziękuję. Super! Fantastycznie! Motor! Jaki mądry, odważny piesek! Wow, motor! Ten most był piastycznie budującym rozwiązaniem. Uratowałaś Schachermachera. Jestem z ciebie dumny. Dzięki, Marszal. Chwilunia! Czemu dziękujecie temu psiakowi? Ja przybyłem pierwszy do lasu, by ich ratować. A kiedy wóz marszala utknął, bo zacementowałem drzwi do garażu, to właśnie ja zgłosiłem się na ochotnika z pomocą. Możecie podziękować mnie. Czekaj.
Czyli nie zrobiliśmy błędu w instalacji drzwi do garażu. Użyłeś cementu, by je zablokować? Wiesz, może jakoś tak, takoś trochę... Dobra, tak. I to znaczy, że nie zostanę strażackim kapitanem. Panie Schachermacher, gaszenie pożarów jest dla prawdziwych strażaków, jak ja i moi przyjaciele. Dobra, już sobie pójdę. Przepraszam za ten garaż. To był kiepski pomysł, już to rozumiem. Pa! Dalej, rodzinko. Wracajmy do remizy i otwórzmy ten garaż. Trudno jest go rozwalić. Nic dziwnego, że drzwi nie chciały się otworzyć. Remiza strażacka gotowa do akcji! Juhu! Jak dużo! Myślę, że im się podoba. Tak! Zostały motylofanami. Motylofani! Załapałem! Bo są motylami, ale też fanami naszego ogrodu. Dobrze, rodzinko. Zdaje się, że nasza robota jest już... Motor smutna. Dlaczego, Motor? Co się stało? Motylek papa. Mówisz, że twojego niebieskiego przyjaciela nie ma w ogrodzie? Nie, odleciał sobie i nie wrócił. Ale dlaczego? Bardzo cię lubił. Zawsze siadał sobie na twoim kasku. Zaraz, gdzie masz swój niebieski kask? Kask Motor też, papa. Czekaj, tak jest. Ten motyl musi lubić niebieskie rzeczy. Ha? Jak kask Motor. W naszym ogrodzie nie ma niebieskich kwiatków. Dlatego nie przyleciał. To może... Dodamy niebieskie kwiatki do naszego ogrodu. Wtedy niebieski motyl tu wróci. O, zróbmy motylka z tych kwiatków. Widzisz, Motor? Zawsze jest jakieś budujące rozwiązanie. Zrobimy dużego kwiatowego motyla. Ja zaraz przywiozę kwiatki. Ja znalazłem twój kask. Dziękuję. Ciociu Dźwig, budujemy dla Karla nową lodziarnię. Lody! Mniam! Pomogę załadować materiały. No dobra, Wheeler! Podjedź tyłem! Przyda się wam sklejka, worki z cementem, stalowe belki, trochę plastiku i mnóstwo śrub, nakrętek i gwoździ. Dzięki, ciociu Dźwig! Zapasy masz, budować czas! Świecą? Świetne pytanie, Motor. A widzisz tam ten słup z przewodami? Jednym z tych przewodów płynie prąd do placu szczekania, dzięki któremu możemy włączać nasze światełka. I mój DJ-ski zestawik! Imprezo pieski! Jeśli chcecie zatańczyć, chcę usłyszeć wasz... Hał, hał, hał! Rozkręćmy tę imprezkę! Ha? O tak, o tak! Ogon w ruch, ogon w ruch! I nikt oprócz mnie nie kręci ogonkiem, bo chyba zabrakło prądu? Tak, chyba zabrakło prądu. Ciekawe, czy wszyscy w Zatoce Budowniczych nie mają prądu. Wieczór filmów! Wieczór filmów! Mega przepyszny koktajl leci specjalnie dla pana, marketowy Gabrielu. A, brak prądu! Mój blender bez niego nie działa. O nie! Koktajlu dziś chcę! W porządku. Zielone mogę jechać. Co jest? Możecie uważać? Ha, bez sygnalizacji świetlnej nie wiadomo, kto może jechać. O, rety! Bez prądu nie będzie muzyki i żadnej potańcówki.
O, a bardzo chciałem pokręcić ogonkiem. Akurat musiało zabraknąć prądu. Coś się stało, a ja właśnie opowiadałam motor o tym, jak prąd płynie przez przewody na tamtym... Nie ma słupa! O, masz rację, motor! Słupy zniknęły! Aha! Czyli dlatego nie mamy prądu. No to lepiej znajdźmy te słupy. Za mną! Na imprezę urodzinową. Imprezę? To impreza? Niespodzianka. Motor nie może zauważyć, że wieziemy te rzeczy nad jezioro. Motor będzie taka zaskoczona. Jej! Niespodzianka dla motor! Nad jeziorem? Nie doszła niespodzianka będzie nad jeziorem, bo... Właśnie tam Kamila ma przywieźć twój prezent niespodziankę. Ups. Dzięki za niespodziankę. A co motor dostanie? Wiesz, to niespodzianka i jest tak duża, że Kamila musi ją przywieźć swoją wielką ciężarówką. Motor chce już iść na imprezę. Kaczuszka też idzie na imprezę. Hejka, pieski! Podoba wam się nasz przyszły wóz strażacki? Wóz strażacki? Ale nasza zatoka nie ma nawet... Już rozumiem. Chce pani, żebyśmy zbudowali remizę. No pewnie, że tak. I co wy na to? Tak! Wóz strażacki! Marszał ma wóz strażacki! Ale super! Wiem, wiem, motor. Chcesz kiedyś poznać marszala? Motor jest wielką fanką. Wielką fanką? Tak? A wiesz, kto jedzie do Zatoki Budowniczych? Wreszcie poznasz marszala. Czołem, kochani! Nic mi nie jest! Marszal! Witaj w Zatoce Budowniczych! Spodoba ci się u nas! Rebel, aż płonę z radości! I chcę poznać twoją rodzinę! O tak, jest wspaniała! To jest Wheeler! Hej! Charger! Cześć! Nix! Hej! Motor! Cześć, marszal! Czołem wszystkim! Marszalu, witaj w naszej zatoce. Kamila właśnie buduje nam wóz strażacki. Na koniec dnia będzie już gotowy. Wtedy zaparkuję go w nowej remizie strażackiej. Świetnie! A kiedy wasza rodzinka zbuduje nową remizę strażacką, upewnię się, że jest gotowa do hał-hał pomocy! Marszal, zdrać im swoją niespodziankę! O tak! Wyznaczę ochotnika na strażackiego kapitana Zatoki! Wow! Kogoś odważnego, mądrego i dbającego o bezpieczeństwo innych. Motor chce zostać kapitanem! Dobrze, rodzinko. Potrzebujemy materiałów do budowy remizy. Marszal, jedź z nami na plac szczekania. Chyba musimy odwołać premierę. Zaraz. Może możemy zburzyć ściany i wykorzystać kawałki do zbudowania nowego kina. O-o, słońce już zachodzi. Mix, myślę, że nie mamy czasu, żeby zbudować nowe kino. Nie obejrzymy super wiewiórki. Nie dzisiaj, motor. Najpierw musimy rozebrać to kino, żeby zbudować dużo większe. Motor może zrobić bum! Nie, motor, niestety. Musimy rozebrać to kino bardzo ostrożnie, żeby wykorzystać wszystkie materiały. Okej. Przykro mi, pieski. Jadę dać znać mieszkańcom, że premiera jest odwołana. Co to jest? To kość! Macie kość? Zaraz! To nie jakaś zwykła kość. Odkurzacz! Tryb dmuchawy! Przecież to jest cały dinozaur! Znaleźliśmy szkielet dinozaura! Zadzwońmy do pani burmistrz! Dobra, pieski. Co znalazłyście i wykopałyście? Szkielet dinozaura? Znalazłem obrazek w książce o dinozaurach. To jest Velociraptor. Bardzo stary.
Kości mogą się łamać. Musimy być ostrożni. Wow! Takie wyjątkowe odkrycie wymaga specjalnego miejsca do przechowania. Miałem nadzieję, że pani to powie. Możemy zbudować muzeum dinozaurów. Zbudujmy je w mieście, żeby wszyscy mogli je sobie obejrzeć. I to jest przecudowny pomysł. Dziękuję, pieski. Dalej, panie kaczorku. Powiedzmy wszystkim w Zatoce Budowniczych, że będziemy mieli muzeum dinozaurów. Okej, rodzinko. Potrzebujemy dwóch piastecznych drużyn, żeby wykonać zadanie. Wheeler, ty masz tę fajną książkę, więc będziesz z Chargerem w ekipie Dino Kopaczy. Musicie wykopać i oczyścić kości dinozaura. Ekipa Dino Kopaczy! A my będziemy ekipą budowniczych muzeum! Ekipa budowniczych muzeum! Juhu! Zbiorę materiały i spotkamy się na budowie. Dzięki, ciociu Dźwig. Dobrze, rodzinko. To do Dino roboty! Materiały nadjeżdżają! Ekipo budowniczych muzeum, już budować czas! Robota w rę, gdy kopie się! Co słyszę? Dino ryk! Fundamenty muzeum już się robi! Gotów? Cel? Beton! Motor robi gładź! Zdaje się, że dźwięk dochodzi stąd. Nie, stąd! Zaraz, zaraz! Dochodzi zza tej ściany! Masz rację, Rubble, a nawet z wnętrza ściany! Motor robi bum! Hej, duchu! Nie. Mix miała rację. Rury tak hałasują. Upsi, motor nabałaganiła. Właściwie dobrze, że to zrobiłaś. Teraz je naprawimy. Wbić je mocno w morskie dno. I znam pieska, który świetnie to zrobi. Motor. Dziękuję! Dobrze, wbijmy więcej pali, wtedy położymy deski na pomost. Pal już gotowy. A motor robi bach, 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 bach! Deski już gotowe. Teraz je przybijemy. Trzeba przyspawać te wsporniki do pali. Spawarka! Dobra robota! I pomost jest już gotowy! Jejciu! Świetna robota, Rubble i ekipo! Potrzeba mu jeszcze odrobiny koloru! Czas na miksową przemianę! Spray z farbą! Gotów? Cel? Maluj! Juhu! Piękne kolory! Zakręcone! Wow! Dzięki, Charger! O-o! Wszyscy czekają w upale! Nasz park wodny z morskim smokiem to załatwi! Przetestujmy go! Zapraszamy! Zapraszamy! Każdy może się już ochłodzić! Zapraszamy! Upał zrobił się! Nasz park wodny ochłodzi cię! Pieski, nasz park wodny jest wspaniały! Bardzo dziękujemy! Bardzo proszę!
Kto chciałby się schłodzić? Najpierw trzeba się pozbyć tych schodów. Motor, zrobisz swoje. Motor robi bum! Gdy gruz po schodach trzeba oczyścić, to jedno imię mam na myśli. Wheeler! Posprzątam ten gruz. Czystość i lśnienie to marzenie. Zmierz dwa razy, tnij raz. Albo raczej zmierz to raz, tnij dwa. Po prostu tnij. Hej, kochani, co robiła przecinana deska? Sypała wiórkami. Przybijmy to rusztowanie. Woo! Młodek! Uwielbiam aportować. To dobra! Jeszcze raz, jeszcze raz! Pewnie. Kto złapie pieski? Stójcie, pieski! Dlaczego się zatrzymaliśmy? I czemu nie rzuciła pani dyskiem? Ponieważ przed wami są motyki! Patrzcie! O! Super! Ha, wow! Ale ich dużo! I są takie kolorowe! Pomarańczowe, czerwone i żółte! Niebieskie! Niebieski motyl łaskocze! Przepraszam! Skąd się tutaj wzięły? Ciekawostka! Motyle migrują, to znaczy podróżują z miejsca na miejsce. A o tej porze roku przylatują do naszej zatoki. Zbudujmy ramę, motor! Motor robi bum! I więcej bum! I więcej! Podobał. Myślę, że będą nim zachwycone. Będą. Zaraz po mojej miksowej przemianie. Uf! Spray z farbą. Ale jak tu sprowadzimy nietoperze? Tak. One lubią zapach kwiatów. Może ich użyjemy. No i to mi pachnie najlepszym rozwiązaniem. Piękny zapach. Rabul śpieszy na pomoc. Wykopię je delikatnie i posadzę, kiedy skończymy. Motor też jedzie. Motor tęskni. Dobra, nietoperze. Powąchajcie te kwiatki i lećcie za zapachem. No już, niuch, niuch. Nie bójcie się, lećcie do kwiatków. Lecą za nimi. Jedź, Rabel, jedź. To działa. Jedźmy do domku. Farmerka Zoe pokaże na nich największy owoc, jaki widziała nasza zatoka. Naprawdę wielki, wielki, wielki owoc. Taki, który kiedyś był wielki. Hej, farmerko Zoe. Cześć, trufliku. Ło, co się stało z twoją gigantyczną truskawką? Cóż, miałam zamiar się nią pochwalić na dzisiejszych targach, ale ktoś chyba wziął sobie całkiem duży gryz. Nie, to nie twoja sprawka, trufliku. Ale nie wiem, kto lub co to zrobiło. Na szczęście mam jeszcze więcej dużych owoców i warzyw. Było mnóstwo deszczu i słońca. Więc patrz, co wyrosło, juchu! Borówki, pomidory, kukurydza i mój naprawdę wielki, piękny arbus! Wow! I wiewiórka! Aha! To ona zjadła truskawkę!
Chyba myślimy o tym samym. Aha, aha. Gonić wiewiórkę! Wiewiórko, wiewiórko! Wiewiórko! A? Tam jest! Gdzie się podziała? Wiewiórka! Tu jest! A? Za nią! Mam cię! Nie mamy jej! O nie! O nie! Patrzcie, to ta wiewiórka! Ona wcina moje ogromne pomidory! Co? Nie mogę uwierzyć! Wkrótce nie zostaną mi już żadne owoce ani warzywa na moje targi! Nie martw się! Zawsze jest budujące rozwiązanie! Żeby ochronić farmę, musimy zbudować płot! Płoty mogą powstrzymać wiewiórki. To dobrze wiedzieć! Zadzwonię po materiały z naszego placu. Motor, będziesz dzisiaj moją pomocniczką? Motor kocha pomagać! Motor robi bum, bum, bum! Gram w belka! Tak ciężko pracowałyście, że czas coś zjeść. Lody z pyszną karmą. Pyszna! Super! Nic mi nie jest. O-o! Papa, lody! No dobrze, pieski, sprawdźmy, co się stało. Aha! Widzicie zawias? Pomaga otwierać i zamykać tę pokrywę. A ten się zepsuł. Na szczęście mam zapas w mojej skrzynce. Zobaczmy. Śruby, wkręty, nakrętki, klamki. Ui, mam tutaj dużo klamek. Duże klamki, małe klamki, nowe klamki, stare klamki oraz zawias. Wow, masz chyba wszystko w tej skrzynce, dziadku. Wiesz, zbieram te wszystkie rzeczy od kiedy byłem mały. Wow! Piesku Frut, fajny jest, to wie każdy pies. Gotowy, całkiem jak nowy. Chodźcie po swoje lody, moje pieski. Wow! Ole pyszne. Juhu! Dzięki, dziadku. Zawsze robisz dla nas miłe rzeczy. Tak, myślę, że już czas, żeby zrobić coś dla dziadka. Niech dzisiaj będzie Dzień Dziadka. Dzień Dziadka! Tak, spędzimy z tobą calutki dzień, dziadku. Będziemy śpiewać i grać w gry. I my zrobimy przysmaki dla ciebie. Co ty na to? Myślę, że Dzień Dziadka brzmi wprost wyśmienicie. Uhu! Och, jesteście takie słodkie. Wasza ciocia jest bardzo dumna. No dobrze. Dzień Dziadka zaczyna się w tej chwili. W jaką grę chcesz zagrać? W moją ulubioną. Bieg i stój! Dobra, będzie zabawa. Teraz biegniecie na bieg i stajecie na stój. Gotowi? Bieg! Stój! I dlatego tak lubię tę grę. Jakiego przedmiotu mam dzisiaj uczyć dzieci? Bardzo bym chciała, żeby się świetnie bawiły. Błoto jest jak glina. Możemy robić rzeźby na mojej lekcji. Może się nabałaganić. To musi być totalnie mikstastyczne. O-o! Trafiliśmy na podziemny strumień. Ale mieliśmy tutaj budować, a nie nurkować. Budować, nurkować, rymuje się i jest zabawne. A tu jest dużo wody. Musimy ją wypompować, zasypać dziurę i budować. Ja mogę ją wypompować wężem z mojej ciężarówki. A ja zasypię dół. Już mogę pompować wodę. Woda. Całkiem jak w akwarelach, to fajne. A
ale niewystarczająco mikstastyczne. Muszę wymyślić coś wyjątkowego. Dobra, czas osuszyć ten dół. Miks, zacznij wypompowywać wodę. Tak jest, działam. To dziwne, ta pompa jakby kwakała. Kaczuszki, kaczuszki. To one wydawały ten odgłos. Mała kacza rodzinka. Piesków dzielny ród to nasz fajny ród. Robota tu jest. Merda, my też. Piesków ród fajny jest. To wie każdy pies. To wie każdy pies. Już! Czas zbudować nowy parking! Gotów? Cel! Asfalt! Pora go wygładzić! I znam pieska, który to potrafi! Jeszcze wykończenie. Bum! Spray z farbą. Tak, cały suchy. Uwielbiam kąpiele. Dobra, czas się szykować na rodzinne zdjęcie. Tak pokazuje dziką naturę. Psiak jest czysty, tak! Tak, czysty! Och! Dziadek! Czyżbym widział czyściutkie i eleganckie pieski? A owszem, widzę! Pieski, idziemy do sklepu wybrać ramkę do zdjęcia. Więc bądźcie czyste. Na zdjęciu nie może być żadnych brudnych łapek. Będziemy czyścić, ciociu Dźwig! Żaden problem! Pa! Motor się bawi! Motor, nie! I tyle z utrzymania czystości. Motor, zdaje się, że musimy cię wykąpać. Kąpać? O-o. Motor? Wracaj! Motor! Jesteś tutaj? Motor? Motor, tu jesteś. Naprawdę tak nie lubisz się kąpać? Kąpiel nie fajna. Ale kąpiel może być świetną zabawą. Jak ci to pokazać? Zaraz wracam. Ta gumowa kaczuszka to moja ulubiona zabawka. Dzięki niej kąpiel jest wspaniała. Dzięki, Rubble. Motor, czy teraz się wykąpiesz? Nie, motor nie chce się kąpać. To nie podziałało. Nie ma sprawy. Musimy tylko znaleźć budujące rozwiązanie. Tak! DJ Rubble! Kiedy rampę masz, wiesz, że zjechać chcesz. Wycie z radości wszędzie słychać też. Jeśli jazda i luz w śniegu wciąż ci się śni, to ekipa nasza rampę wybuduje ci. Motor i kaczuszka robią wii! Nazywam to miksową, zakręconą przemianą! Jazda w dół! Super! Ale jazda! Zaczynam już śmigać na sankach! Ale zabawa! Juhu! DJ Rubble jedzie w dół, rampa równa jest jak stół.
było super, prawda? Jasne! A wiecie, jak sprawimy, że będzie bardziej super? Będziemy zjeżdżać jednocześnie merdając! Kto rampę zbudował?